Anka gotuje. Gotuj i ty. Cześć. Zapraszam Was dzisiaj na przepyszne zrazy wołowe, które będą doskonałym pomysłem na obiad. A co będziemy potrzebować? Około 1 kg wołowiny. Oprócz tego olej. Kawałek wędzonego boczku. 2 cebule. Sól, pieprz, mąkę, tutaj ilość orientacyjna, śmietana, 3 ogórki kiszone, no i musztarda. Mięso kroję w plastry szerokości mniej więcej 1 cm. Każdy kotlet posypuję solą i pieprzem i dobrze rozbijam tłuczkiem. Ogórki kroję w słupki, podobnie boczek. Każdy plaster mięsa smaruję teraz warstwą musztardy, układam słupek ogórka, dokładam boczek i cebulkę pokrojoną w piórka, no i ściśle zwijam. Teraz gotowy zraz związuję nitką. Można też spiąć wykałaczką lub użyć specjalnych klipsów do zrazów. Ja ich jednak nie lubię, bo ciężko w nich potem równomiernie obsmażyć mięso ze wszystkich stron. No i teraz wszystkie zrazy dokładnie obtaczam w mące. Na patelni rozgrzewam olej i układam zrazy. Podsmażam je ze wszystkich stron, co chwilę odwracając. Teraz mogę już mięso przełożyć do brytwanki. Podlewam je wodą i gotuję około godziny, aż zrazy będą mięciutkie. Do wody można włożyć pokrojoną cebulę. Przyda się, gdy będziemy później przygotowywać szybki sos. Z gotowych zrazów ostrożnie zdejmujemy nitki. No i możemy zabrać się za przygotowywanie szybkiego sosu. A więc do wody, w której gotowały się zrazy, wrzucam łyżkę mąki. Dolewam odrobinę śmietany 18% i wszystko bardzo dokładnie blenduję, tak aby sos miał gładką, jednolitą konsystencję. No i teraz zrazy przekładam do sosu i tylko podgrzewam. Możemy szykować talerze. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i oczywiście bardzo gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno i życzę smacznego!